Cześć wszystkim, witam Was. Jestem dzisiaj tradycyjnie na zbiorniku numer 8. Szukam dzisiaj okonia, łowię na czeburachę z czerwoną glizdą. I zobaczymy, co tam się dzisiaj będzie działo. Ja jestem dzisiaj dosyć późno, przyjechałem po pracy, jest 2:30, także taka godzinka z okładem jest przede mną. O, taki dziabłąk, taka czeburacha z czerwonym robalem. Zmieniłem przynętę, bo na robaczka nic nie chciało i coś uderzyło. No i jakiś mały okonek idzie w moją stronę. Wcale nie musi być mały. Najważniejsze, że jest okonek. Pokaż się. O nie, no sympatyczny. Bardzo sympatyczny oks. Dawaj gumeczkę. Aj, piękność. Ha, jest. No to próbujemy dalej. Czeburaszka, ale zmieniłem gumkę na taki cytrus od Pawła. Firma Fish Chaser oczywiście. I tam siedzą w samym rogu, tak mnie mam wrażenie. O, już było branie. Jest, jest. Oj, tym razem chyba ładniejszy będzie. No pierwsze 15 minut była kompletna cisza, nic nie brało i teraz się po prostu ruszyły, takie mam wrażenie. I będzie ładniejszy okoń. Taki 20. Będzie 20? No, prawie. No jest 20 cm. No, zobaczcie. Ale są pięknie wybarwione, pięknie nastroszone. Super się pokazał. Chopaj tam. No, a gumka od Pawła na czeburaszce. Nie wiem, jak to na GoPro wyjdzie. Takie cudo. Dobra. Próbujemy dalej w ten sam róg. Tam są jakieś gałązki na dnie, bo je wyczuwam. Siedzi. Siedzi, siedzi, siedzi. Oj, 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 ale waleczny. Oj, i zszedł. Aj, 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 ale pech. No pech, a był ładny. Czułem go już. Czułem, że był ładny. Oj, zaraz, zaraz po opadzie. Uj, 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 ale pięknie. No tylko, żebyś mi nie zszedł, kolego. Idzie do mnie, idzie do mnie. O, tutaj troszeczkę zawalczył jeszcze. Nie będzie duży, ale pięknie zaatakował przynętę. Też taki dwudziestaczek. Coś ty mi zrobił z tą moją gumą. Popatrzcie. No taki blisko dwudziestak. Ale piękny, piękny. Dobra, hopaj tam.
No, guma ściągnięta, to nie była roślinka. Czyli ta guma naciągnięta na instrument i jedziemy dalej. Siedzi. Z opadu. Siedzi z opadu, fajny. Może być największy dzisiaj. No, wygląda na takie solidne 20+. O, ładnie pracuje, pięknie chodzi. Tłucze głową. Pokaż się, kolego. O, jest ładny oksik, ładny. Takich oksów to ja poproszę więcej. Nie. Chodź, przyjacielu. Ciutko cię wypnę. O, jeszcze mi gumka wypadła. A gdzieś ty się tu, chłopie, zaciął. Taki piękny oksiu dzisiaj. No, sympatyczny. Postaw płetewkę. O tak, pięknie, pięknie to zrobiłeś. Podejdziemy bliżej i cię wypuścimy, kolego. Ależ jesteś śliczności. Ajajajajaj, poszedł pięknie. Dobra, szkoda czasu, szkoda czasu. Łowimy. Rzucimy troszeczkę bardziej w prawo. O. Chociaż mi się wydaje, że one siedzą tam w samym rogu. A tu, gdzie rzuciłem, już jest dużo głębiej. Siedzi. Jednak w rogu. Oj, pięknie, pięknie rzuca głową. O. To są te słynne uderzenia o koń w boki. Ale ten nie będzie duży. Już go widzę. Aki 18, tak? Ale cieszy. Każdy cieszy. No, po prostu uwielbiam te okonie łowić. Taki sympatyk. Malutki. 15, tak? Ajujujujuj, już było blisko. Już się Tomek witał z gąską. Ciekaw jestem, czy okonie biorą równie dobrze po ciemnicy. Siedzi. Nieduży też. Piętnastaczek. Chyba te większe wypłoszyłem stamtąd. No, jest taki piętnastaczek. Ale fajny. Roślinka, teraz już czułem roślinka. No i tu blisko jak zwykle nic nie ma. One tam siedzą w samym rogu. Następny jest, ale też jakiś mały.
O, spiął się. No niestety. No tak czasami bywa. Siedzi. O, ten wygląda na ładniejszego. Żeby tylko nie uciekł i nie poszedł gdzieś tam w trzciny. Typowe zachowanie u konia. Ładnie pracuje i jest ładny. Oj, ładny. Tutaj se stoi. Wypluł mi gumę. Iś ty. Chciałem wam go pokazać, no ale się nie udało. W ostatniej chwili. Zdarza się. Nie, roślinka, roślinka. I liść, tak myślałem właśnie. Nie, roślinka jakaś sympatyczna. Niesympatyczna roślinka. Ale był atak. Gumka była ściągnięta. Ojoj. Słuchajcie, teraz założyłem na czebureczkę takie coś dziwne, co kiedyś dostałem od mojego kolegi. Dziwne, nie? Ale zobaczymy, co na to będzie brało. Czy w ogóle będzie brało? Ale tak jakby się teraz uspokoiły, była faza taka 15-minutowa, że żerowały i nagle cisza i spokój. Może to było ostatnie żerowanie przed zachodem słońca? No, ktoś musi być od czyszczenia tego stawu. Dobra, no to troszeczkę bardziej w prawo. One chyba tego kaloryfera jednak nie lubią. Tak nazwałem sobie tą przynętę. Dlatego zmienię na kopytko od fiszczej sera. Kopytko citrus założone i jedziemy. No, słuchajcie, ja kończę na dzisiaj, bo człowiek głodny, jest ogólnie chłodno. A także na dzisiaj koniec. No parę koni było tutaj właśnie z tego rogu. Tu. Było fajnie, sympatycznie. Godzinka spędzona nad wodą. I do zobaczyska. I jeszcze chciałem wam podziękować za wszystkie suby, bo już jest ich chyba grubo ponad 370. Bardzo się cieszę, że mnie oglądacie. I do następnego razu. Cześć, trzymajcie się.